Kopertę z poświęceniem zniszczyłam sobie właśnie maniki. Uwaga, uwaga, najlepszy wideo bez katyki to Sylwia! Po raz 10 Sunrise odbywa się w Kobrzegu. Mało kto już pamięta taką nazwę jak 4 dni śmierci, jak Sunrise with Ecuadors czy imieniny DJ-a Chrisa. Chodzi oczywiście o Krzyśka Bartyzela, współtwórcę kobrzeskiej imprezy, jaką jest Sunrise Festival. Tak jak wspomniałem, dziś spotykamy się po raz 10. Impreza wrosła w miasto. 10 Sunrise, praktycznie 10 dni światła, muzyki, dźwięku i wielkich gwiazd w Kołobrzegu. Opus Magnum. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Sunrise Festival, ale zainaugurowała go impreza Radia SK, SK Music Awards 2012. Po krótkim romansie Sunrise'u z tą niezwykle popularną stacją radiową, organizatorzy festiwalu powrócili do wspólnej organizacji imprezy w Kołobrzegu. Tym razem rozmach był ogromny. Główną galę transmitował na żywo program drugi Telewizji Polskiej. Co trzeba przyznać, wśród wielu opinii pojawiały się głosy, że jest to impreza, która idealnie zastąpiła znane nam wszystkim muzyczne otwarcie lata. Były gwiazdy, była ogólnopolska telewizja, a przede wszystkim były tłumy ludzi, które przyciągnęły gwiazdy, światło i muzyka. Na placu przed amfiteatrem zgromadziło się kilka tysięcy osób, a ile zasiadło przed telewizorami? Tego zapewne dowiemy się już wkrótce. Na szczęście, nie licząc jednego incydentu, nie padało. Tak więc DJ Chris, czyli Krzysztof Bartyzel, może ten wieczór razem z organizatorami zaliczyć do udanych. Podobnie uczestnicy SK Music Awards, którzy mogli na żywo zobaczyć swoich idoli. A tak wyglądała słynna chwila dla fotoreporterów w namiocie prasowym. Podczas gali rozdawano statuetki Radia SK. Trafiły one do najlepszych wykonawców i zespołów, a także przypadły za najlepsze kompozycje. A oto lista tych, do których trafiły upragnione statuetki. Najlepszy debiut? Nagrodę zdobyła Jula. Najlepszy artysta na SK.pl? Jula. Najlepsze wideo na SK.tv? Nagrodę otrzymała Sylwia Grzeszczak za Sen o przyszłości. Nagroda specjalna SK Music Awards 2012? Nagrodę otrzymał Dawid Getta. Najlepszy zespół? Nagrodę otrzymał Enej. Najlepszy hit? Nagrodę otrzymał utwór Skrzydlate ręce Enej. Najlepszy artysta? Robert M. Najlepsza artystka? Nagrodę w tej kategorii otrzymała Sylwia Grzeszczak. I najlepszy album? Nagrodę otrzymała również Sylwia Grzeszczak za płytę Sen o przyszłości. Na końcu widzowie sami, poprzez głosowanie, wybrali hit tego lata. Wygrał Rafał Brzozowski i jego przebój Tak blisko.
Sunrise to nie tylko wielkie widowisko, to także wiele pobocznych przedsięwzięć, jak chociażby ewangelizacja nadmorska, której współorganizatorem jest kołobrzeżanin ksiądz Radosław Siwiński. W okresie Sunrise'u ewangelizacja na plaży będzie trwała niemal całą dobę. Dla wszystkich czynny jest mały kościół nad Parsentą w godzinach od 9 do 24. Ale Sunrise to przede wszystkim muzyka klubowa, której w piątek również nie zabrakło na scenie w amfiteatrze. Więcej już podczas sobotniej części festiwalu. Dzisiaj właśnie w takich klimatach lekkich, łatwych i przyjemnych. Prosto z Radia SK! Lato, słońce, wakacje, Kołobrzeg! A la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ataca bro, ataca yo mío también. Cosita desesperada, invento una cosa nueva. Yeah.
Polski. Stąd wyszliśmy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy przyjechali z zagranicy, z pracy. Odwiedzili nas specjalnie w ten weekend i zapowiadają się wielką ekipą za tydzień. Amen.
Are you